Niejedno zwierzę może poszczycić się wspaniałymi umiejętnościami kamuflażu. Nie tylko te żyjące w dżungli czy na prerii są mistrzami w swojej kategorii. Tak doskonale udawało szyszkę, że kobieta o mało nie wzięłaby jej do rąk. To mogłoby się źle skończyć. Przypominało zwykłą szyszkę Erin Slayre Barrow uwielbiała pokonywać szlaki góry Majura leżącej niedaleko miasta Canberra w Australii. W pewnej chwili jej wzrok przykuło coś dziwnego leżącego w trawie. Swoim kształtem i fakturą przypominało szyszkę. Erin Slayre do tej pory cieszy się, że nie pokusiła się o wzięcie tego czegoś do ręki. Kobieta pracująca na co dzień jako ilustratorka bajek dla dzieci, podeszła bliżej, by przyjrzeć się szyszce. Postąpiła tak, jak zachowaliby się znani jej z opowieści dla najmłodszych superbohaterowie. Jednak kiedy się pochyliła, nie było już tak wesoło. Szyszka miała nogi, a jej grzbiet się ruszał? Erin Slayre wstrzymała oddech, to była samica z niezliczoną ilością młodych na grzbiecie. Ilustratorka nigdy wcześniej nie widziała czegoś podobnego, mimo że Australia słynie z dość porażających zwierząt. Pająk mógł skoczyć i zaatakować, miała szczęście, kobieta była na spacerze ze swoim znajomym. Chociaż podeszła bliżej, by zrobić mu kilka zdjęć na pamiątkę, już nie kłócała tuż przy nim. Znajomy, który był ze mną, powiedział, żebym tego nie robiła. Ostrzegał mnie, że ten pająk może skoczyć i mnie zaatakować, ale ja się nie bałam. Przecież to tylko urocza mama, która zabrała swoje dzieci na spacer. Była naprawdę duża, a do tego opiekowała się ogromną ilością małych pająków. Nigdy nie zapomnę tego widoku, komentowała potem Erin Slayre. 2. TVN po raz pierwszy tak mocno odpowiada na atak wiadomości TVP. Dziś w Faktach wyemitowano zaskakujący materiał. Okazało się, że pajęcza mama rzeczywiście mogła zaatakować. Należała do rodziny pogońcowatych, które charakteryzują się niezwykłą zwinnością i szybkością. Jeśli pajęczak poczułby choć cień zagrożenia, w obronie potomstwa nie bałby się o wiele większego od niego człowieka. Fotografia Erin Slayre Barrow, The Dodo źródło.